Czekaj, bo trzeba chyba jednak obniżyć poziom tutaj. O, dobrze. Przesuniesz trochę do tego. Nagrywa się. To ten pies wróci pewnie tam, tak? Witam drogich internautów. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ponieważ zawsze mamy wyjątkowych gości. Właściwie nie wiem, czemu mówię w jednogiej. Właściwie to ja mam. Może dlatego, że jest to ze mną również stół mój kolega Amigos, którego nie widać, ale jest. Fałem znany polski raper, siemanko. O Boże, Fał. Nie wiem w ogóle, czy to zacząć. No tyle się znamy. No, to słuchaj, tak normalnie jak sobie gadamy, co do KGK jedziemy. Okej, rozwiń pytanie. Ja trochę tak jak w podstawówce, pani o coś pyta, ja rzucam jakieś hasło, czekam, że ona je rozwinie. Dobra, to mnie każdy... Nie no, śledziłeś Beef w ogóle? Słuchałeś album Kamikadze? Oczywiście, że tak, śledziłem Beef, jestem zaznajomiony z twórczością o długości. Jeżeli pytasz, kto dla mnie wygrał, ale no, myślę, że MGK dał jak na siebie. Nie uważam, że jest... Uważam, że jest spoko raperem, ale nigdy jego płyty nie dawały mi jakiegoś replay value. Fajnie się ich słuchało, ale nigdy nie czułem takiego motywu, że wiesz, chcę wrócić do tej płyty. A do tego dzisiaj wracałem. Bo on miał parę fajnych linii. Gwiazdy w ogóle beat. Tak, jest tego samego producenta, co... Wiem, ale Eminem jak zwykle wybrał sefiasty beat. Okej. Okay. No nie, ja się nie jadę. Technicznie na pewno Eminem lepiej na winu. Zresztą jak wyszła płyta Eminem na Kamikadze, to zadzwoniłeś do mnie i kurwa, jak on napierdala z chirurgiczną precyzją, kurwa. Chirurgiczną. Chirurgiczną. Żeby ludzie zapamiętali. Chirurgiczną. Chirurgiczną precyzją. On jest kurde ten, no co, no, moim zdaniem to jest najlepszy raper na świecie. Ja nie. Zgodzisz się z tym? Dla mnie technicznie tak. No ale a jakie są jeszcze inne? Ostatnio gadaliśmy z tym, właśnie z Amigosem, wczoraj z Kubą Żulczykiem gadaliśmy i w sumie nie skończyliśmy całej tej rozmowy, a postawiliśmy sobie tezę, co to znaczy raper kompletny. Dla mnie jest to raper, który potrafi, załóżmy, że bierzemy tylko rapera, który jest dobry w technice, no. Eminem. Czasami bywa to przerostem formy nad treścią. Jakby słuchasz kawałka i mówisz, ja pierdolę, kiedy to jest zajebiście złożone, ale na przykład brakuje czegoś, co by cię kurwa złapało, wiesz, za serce i wiesz, dało ci jakieś przemyślenia na dłuższy, wiesz, okres, nie? I na przykład bierzemy teraz rapera, który jest gorszy technicznie niż Eminem, ale ma ten faktor, którego dla mnie Eminem nie ma, czyli właśnie ma coś, jakby do mnie wiesz, dotrze, ja się nad tym zastanowię. Na jakiś psychologiczny aspekt, na przykład uczuciowy, kurwa, czy coś. No dobra, ale mi chodzi o ten, o co innego, że jakie cechy twoim zdaniem kompletny raper powinien mieć? Dobra. Na co to się składa? Dobra, powinien być, na dzisiejsze czasy powinien być na pewno dobry technicznie. Ale właśnie, technicznie, no. Tylko co wyjaśnić to słowo, bo dobra. Ono jest, więc sorry, będę się wcinał. Ostatnio próbuję wcinać się mniej i więcej przeklinać. Żeby wyrównać lukę między wcinaniem się, ale lukę po wcinaniu się. O co mi chodziło? Techniczny, bo ludzie na przykład mówią, dla mnie są dwa poziomy techniczności. Aha. Jeden to jest poziom poezji, a drugi to jest poziom, nie wiem kurwa, ale sobie to wyczucia rytmu na przykład, czy zabawy z rytmem, tak? Rozumiem. No i właśnie o który z tych poziomów ci chodzi, mówiąc techniczny? No techniczny w ogóle u mnie nie odnosi się do poezji, tylko właśnie do zabawy rytmiką i asonansami, czyli nie podwójnymi rymami. To, no, to już zabieg kurwa z poezji pochodzący. Kurwa, no dobra. To okay. Nie jest, może, to jest właśnie podwójne rymy, to jest właśnie kurwa poezja. To jest... Czyli w takim razie u mnie technika, idąc jakby twoją drogą, twoim tokiem myślenia, jest połączeniem tych dwóch rzeczy. Zabiegi. No ale dobra, tych. Bo ja zawsze. Asonans kurwa i aliteracja, to są może zabiegi. Nie za słów, ale fajnie brzmią, no. Dobra, asonans to jest coś, no. Na przykład jak masz kurwa podwójny jakiś rym, na przykład nie wiem. Gili, gili, mili, vanili. Gili, gili, mili, to masz później rym do tego ili, powtarzają
się te same samogłoski. I. Jest ich więcej niż dwie, bo normalny rym, kurwa, grupa, dupa, wiesz, jest UA. Jak masz podwójny, to się cztery powtarzają zamiast dwóch. Bo to jest też z tym zaznajomiony, nie? No to tak. No i dobra, więc idąc dalej, twoim takim myślenia jest techniczny zabieg, kurwa, poetyczny, tak? I do tego dochodzi ten drugi aspekt, kurwa, czyli zabawy rytmu. Okej, okay, bo ja na przykład modulacją głosu, ja te rzeczy zawsze rozróżniałem. Dla mnie poetyckie zabiegi to jest jedna rzecz, a jak ja na przykład wcześniej gadałem z Krosiami o technice, to nam zawsze chodziło o to, że jak ktoś bawi się z rytmem tak naprawdę. No nie? Okay. Ja uważam, że ten skurwysyn, o którym rozmawiamy, jest zajebistym w jednym i w drugim. To prawda. No i że mówiąc technika, no dobra, on jest właśnie cholernie poetyczny, tam się rymuje tu, dokładnie. Tu i wszystko, ale kurwa mać, jak ono nawija, ja pierdolę, no gościu ma 46 lat i dalej ma ochotę udowodnić, że on sam może być lepszy, że on nie nawijał tak jak teraz. Zresztą mu wypunktował MGK, nie? Że jakby, why are you rich and still mad? To ja też kurwa nie kumam, nie kumam tego. A ja to kumam. Zresztą pisałem ci w SMS-ie, nie? Że kurwa szanuję tego gościa. Właśnie przez to co mówisz, nie? 46 lat, a ciągle kurwa ma taką zajawę, jakby dopiero wiesz, wszedł do studia i musiał każdego zabić. Mimo już każdego zabił, nie? Tak. Kurwa. No to mi pokazuje tylko jedną rzecz, że on po prostu kocha to gówno. To na pewno. On to po prostu kurwa kocha. To na pewno. Ale też nie uważasz, że na przykład przez to, że kurwa ciągle czuje taką presję w udowadnianiu, że jest kurwa najlepszy, to nigdy nie zazna pierdolonego spokoju. Nie wsiądzie sobie kurwa na hamaku i powie, kurwa, zrobiłem to? Tak. Do końca życia będzie się kurwa wiesz. Tak, no to właśnie chodzi. Męczył i kurwa zginie. Czyli każdy artysta musi być kurwa nieszczęśliwy. Nie, ale bardzo wielu jest. Nie musi być każdy, no, ale bardzo wielu jest. Smutny artysta, płodny artysta. Rozumiem. Czy głodny, smutny, no tak. Tak. No ale wiesz co, no kurde, no ja się z tego cieszę, no ja na przykład nie robię tego, że kurde, ktoś już już mu się nie chce, już udowodniłem wszystko. Nie no taki to chyba nie ma kurwa, nie? Już mi się nie chce. Jak mówisz, że ci się nie chce, no, to automatycznie cię skreśla kurwa, wiesz, z opcji rapera. Jeżeli się nie chce, no to nagrywasz tylko dla pieniędzy, więc wypierdalaj. No ale właśnie, kurwa, ty zawsze pierdolisz, że pójdziesz na jakąś emeryturę, kurwa, rapową. Co to ma kurwa znaczyć, że co? Nie, że nagle wybije, kurwa, 12, twoje 40 czy tam 30, któryś dzień, kiedy sobie tam wymyśliłeś urodziny, ty już od dzisiaj nie rapuje. Ja wiem, tak pierdoliłem, nie? To już zahacza o temat, że na przestrzeni ostatniego półtora rocza, jeżeli można tak powiedzieć, moja bania się kurwa zmieniła totalnie, nie? Ja byłem lekko pierdolnięty wtedy, a teraz mój cały światopogląd się... Można powiedzieć, że jakby... Chodzisz do terapeuty na przykład, nie? Do psychoterapeuty. Ty? Bo... Nie mówię, że ja ktoś byłem, chodzi, ja byłem, ktoś raz. Chodzi. Okej, okay, ale no to jakbyś dłużej chodził. To polega na tym, żebyś kurwa, wiesz, wyszedł z jakiejś skorupy, którą sobie kurwa zbudowałeś, żeby czuć się kurwa lepiej. Żeby dobrze się czuć kurwa z samym sobą, nie? I po iluś tam kurwa sesjach, może być to kurwa rok, może być to 10 lat, w końcu kurwa zadać ci takie odpowiednie pytania, że ci to kurwa rozpierdoli, bo się ja pierdolę, nie? I wyjdziesz w końcu z tej skorupy. No mimo, że ja nie byłem psychoterapeuty, to takie coś się ze mną stało na przestrzeni ostatniego kurwa roku. Katarzys kurwa, wiesz, totalny. I to wszystko o czym mówię, że ja kurwa wiesz, mam jakiś zegar, że wybiję mi 40 i 4, to jakby w ogóle to wszystko się kurwa wiesz. Rozjebało. Nie miałem pojęcia, co ja będę robił, stary, za kurwa. No dobra, możesz robić całą masę rzeczy, no kurwa, pisać książki możesz. To bym bardzo chciał. Wiem, czy tam to z tobą wywiad, czy gdzieś gadałeś o tym. Tu macie wodę w ogóle. Uważam, że tak. Nie, ja będę chyba wino pił. Chcesz winko? Czy wody? No to oni. Znaczy? Czekaj, a gdzie możecie zapijać wodą. Co? Możecie wodą zapijać. Dziękuję. No i co, bo teraz co, nie bierzesz narkotyków? Nie wiem. Trzeźwy. Ale pijesz alkohol? Tak, piję. To też ale też. Oczywiście. No dobrze, czyli nie biorę twardych. No. Twarde. O, stary. Mam cały czas. Wiesz, część, to jest osoba, która widzi tego ruchającego gdzie psa. Bo... I ja bym chciał, żeby to był ważny element naszej rozmowy. No nie, ale wiesz co? Chodzi mi o jedną rzecz. Generalnie ja odkryłem coś takiego. Patrz, kurwa, jebany. Nie chcę w kamerze, nie chcę ruchać. No bo go zdenerwowałeś teraz. No skojarzyłeś go. Nie patrz tam, nie patrz na niego, to będzie robił swoje. Może sos mu zaproponuję jakiś. No, włożę mu za stringi. Słuchaj, generalnie czekaj, co ja tak chciałem się zapytać o te, że mi się wydaje,
że czasami psy się nie pierdolą po prostu. Okej. Okay. Kurwa, patrz, nie właśnie na mnie, kurwa, bez przyjemności analnych, sio. Chodź, Bibi, chodź. Ja pierdolę. No dobra, czekaj. Brzydzisz się psa? Co? Brzydzisz nie, mrugających i jakim lizaki wystają. Brzydzę się pojęcia. Nie cierpię. I obrzezam całą kurwa wizję psa. Lizaki zwierzęta. Lubisz w ogóle psa? Tak wiesz co, trochę lubię, trochę nie. Jak dzieci na 5 minut. Okej. Byś miał dzieci? To jest kolejna rzecz, która się u mnie zmieniła. Ja nigdy nie chciałem mieć dzieci, ale to też wszystko jest... Wiesz co, jakbym ci miał teraz gadać o tej przemianie, nie? To bym chciał centralnie, zajęło mi to 50 minut bez twojego wcinania się, ale nie zrobię tego. Dobra, tutaj bo... Nie zrobię tego, bo o tym będzie cała moja następna płyta. Ja pierdolę, to jakie to nudy będą. No nie musisz słuchać, można pierdalać Eminemu dalej. No Sugiego też nie, on też jest kurwa na odwyku, no i tak napierdala. Ja nie jestem kurwa na odwyku. Ja po prostu a propos alkoholu. Ja też zrozumiałem, dlaczego tak dużo go używałem i w jakim celu. I to nie jest żeby tak, że teraz... Żeby czuć się świetnie? Słucham? Żeby czuć się świetnie? Nie, żeby nie być kurwa blisko siebie. Ja miałem tak, że albo pracowałem, a jak nie pracowałem, to piłem alkohol, bo nie mogłem po prostu usiedzieć w miejscu i kurwa, wiesz, zrelaksować się. Nie mogłem na przykład grać na konsoli, kurwa, nie pijąc, bo bym czuł, że tracę czas, nie? To wiesz, to jest... Nie, to po prostu długo chodzi o to, że na konsoli gra się jeszcze fajniej pijąc i... Ja akurat uważam, że do konsoli to pasują jointy bardziej. Okej. Okay. A powiedz mi, kiedy jest ostatni raz, kiedy się zrelaksowałeś totalnie kurwa na trzeźwo? Usiadłeś na kanapie i powiedziałeś, kurwa, jest mi dobrze. Nigdy. No właśnie. I ja też tak miałem. Zaufaj, że lepiej jest po tej drugiej stronie. Słuchaj, no nie, ja mam takie zrywy, że po miesiąc, po dwa biegam, kurwa, jeżdżę na rowerze i kurwa. Nie, no ja ćwiczę też cały czas. Nie może nie regularnie, ale też ćwiczę. Nudzi mnie to po prostu. A, masz zrywy, że w ogóle na przykład rzucasz alkohol i po prostu... Nie, robię sobie, wiesz co, ja nie używam słowa, że tego rzucam. Ani takiego czegoś, znaczy oprócz tego, że jakieś miałem piosenkę rzucam, ale to była stara piosenka. I nieważne, ale ten... ja po prostu robię sobie momenty detoksów, no. I po prostu oczyszczam się na przykład, nie wiem, miecha czy ileś. Co ale długo? Jak to, się, to ja raz miałem. Jak się oczyszczę, to lubię się pobrudzić. I... Ale znowu w taki ciąg, tak, że codziennie? Nie, nie, co ty, no, słuchaj, ja chodzę do pracy normalnie, no nie wiem, ludzie myślą, że nie wiem, ja jestem nie wiadomo jakim piosenkiem. Nie no, raz na tydzień, normalnie anglicy. Okay. A ten, generalnie, no to wiesz co, no nie wiem, mogę się na przykład na porkach zawiesić, że wieczorem parę, to do dupy uważam, że te porki na przykład dla mnie to jest większe zagrożenie niż, nie wiem... Mówisz o dżonkach? Tak. Okay. A taki stary slang trzeciski w sumie nie wiem. No, wiem. Nawet sami teraz tak nie mówimy. Ale ten... Ja też uważam, że to jest, kurwa, wiem, przynajmniej dla mnie, bo ja paliłem codziennie. Jak od, nie wiem, 18-19 lat, po prostu rano, południe, wieczorem, dzień w dzień. No to właśnie ja odrobię się nie jadłem. Kurwa, tak po prostu zamolony, że mówię jakby, co ja odpierdalam, nie? Jak w formalinie. Tak. Ja mówię, no to stan formaliny. Tak, miałem kiedyś z tym zakonserwowanie w formalinie. Dobra, nieważne. I od 20 roku życia przestałem w ogóle, wiesz, jak coś się raz na miesiąc może zapalę gdzieś no tak, ale ja po prostu lubię tą mieszankę. Jazzu z tym, z tytoniem. Ja nie lubię samego tytoniu. Ostatnio teraz zapewniam parę takich tytoniuszów, ale ogólnie tego nie cierpię. A ten... i samej marihuany też nie cierpię, bo ona gryzie jak cholera. Czego? Marihuany. Aha, same. Lubię po prostu mieszankę. Rozumiem. To jest okej, okay, no nie? Ale na przykład dla mnie to jest najbardziej uzależniającą rzeczą, a chodzi mi o to, że ludzie mają różne używki, że wiesz, na przykład... A to na każdego inaczej idzie. Tak, ja nie mam problemu z alkoholem, kurwa. Ja mogę się napić, ale jak napiję, to ja nawet gdzie nie myślę, że kurwa mać, teraz to bym sobie tam jeszcze się napił piwka czy czegoś. Dopiero to mam. Okay. Także wydaje mi się, że to na różnych ludzi już nie działa. To jest ta paga tych wszystkich dorastających raperów. Po prostu rozwiewam wszystkie moje marzenia młodzieńcza.
Myślałem, że... Dlaczego? Miałem nadzieję, że oni wszyscy będą jak Rolling Stonesi. Będą żyli po 70-80 lat, ruchali wszystko, co się rusza, śpali wszystko, co się rusza. I oni będą tym marzeniem, którego ja nie mogę spełnić, ale przynajmniej analizując się mogę sobie pomyśleć, że jestem przez chwilę jak oni i po prostu, kurwa, zaliczam kolejne gole. To mówisz o raperach, którzy odeszli. Oni nie, kurwa, mówię o tobie. Czyli po prostu twoim marzeniem jest oglądać kurwa raperów, którzy napierdalają do 70 i cały czas na kurwa tak? Pani, tak. Okej. Dziwne masz marzenia, muszę ci przyznać. No nie, Rolling Stonesi są takim symbolem. Ostatnio no. Czytałem, tak, ostatnio czytałem właśnie biografię Mika Jaggera. I tam akurat, no, myślałem, że on najwięcej napierdalał, ale tam najwięcej chyba Keith. Poczekaj, niech pomyślę. I co on robił? To nie, poczekaj, poczekaj. Zniszczyło mentalnie. Poczekaj, jak poczekaj. Można chyba funkcjonować tyle lat? No, nie, to się wydaje, że Mick Jagger był gorszy. Okej, okay, no to w takim razie w tej książce przedstawili to... Znaczy, słuchaj, ja czytałem Keitha Richardsa, a Micka Jaggera czytałem kawałek. I... No to może właśnie u Keitha pokazali Micka jako tego... Nie, tylko jest jeden taki drobny fakt, jakby fakt znany ogólnie a propos Rolling Stonesów. I nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że chodzi o Micka Jaggera, że Mick Jagger był wpierdolony w herę, a Keith Richards jeszcze coś ogarniał i Mick Jagger to robił ileś lat i miał wszystko w dupie i nagle się obudził z tej hery i mu kurwa przyraz i zaczął pierdolić, ty, ale ta nasza firma, no bo zespół to pieprzona firma, no nie? No to tak, to siak, to zróbmy ten i ten się zaczął wkurwiać, ty, przez ileś lat kurwa miałeś wszystko w dupie, a teraz mi chodzisz i gadasz, jak my mamy prowadzić to cholerstwo, wszyscy zarabiamy kupę szmalu, zamknij mordę, no nie? Okay. No i oni jeszcze się pokłócili też o to. Nie, to, przepraszam, że ci przerwę, to, że Mick miał w dupie zespół kilka razy, no to jest fakt, ale właśnie w książce o Micku Keith jest przedstawiony jako gościu, który jest kurwa tak uzależniony, że w ogóle nie ma z nim kontaktu, nie? Więc to zabawne, nie? Okay. Jaką biografię czytasz, tak jest kurwa... A wiesz jeszcze, że każdy z nich ma po ileś biografii? Myślę, że przynajmniej po dwie. Keith Richards ma ze dwie i myślę, że Mick Jagger też ma ten. Ale tak, jak ale się tam, zobacz, czy ta cyferka się przesuwa? Tak. Tak? Dobrze. Keith ma autoryzowane tę biografię? Bo właśnie ja myślę, że ta jest jedna autoryzowana, jedna nie na przykład. Aha. No nie? Że takie coś jest. Okej. Okay. No w każdym bądź razie... Myślę, że Mick nie ma ani jednej autoryzowanej. To zabiera się do tego, ale nigdy nie wyszło, nie? Aha. Więc ja czytałem nieautoryzowaną. Ale dobra, nie was. W każdym razie ten, Mick Jagger dał dupy i kurwa został z serem i klęknął przed królową. I moim zdaniem to jest totalna porażka. To samo uważa Keith Richards. No dlaczego? Stary, bo gościu, który od małego w coś uwierzył, stworzył coś wielkiego na cały świat, po prostu brand, klęknął przed jakąś starszą panią, która zrobiła... Okej, okay, dobra, teraz ktoś powie, gówno wiem o historii, ona coś tam zrobiła. Gówno zrobiła, kurwa, jest starszą panią, niemiecką starszą panią, bo ci angielscy królowie to nawet nie są Anglicy, tylko są Niemcy, jakby ktoś nie wiedział. Z Bawarii pochodzą, jak zresztą większość zła, które pochodzi właśnie z Bawarii. Tak samo Rothschildowie i różne inne rzeczy. Chociaż gdybyśmy chcieli współpracować, to kocham waszą rodzinę. To jest jedna z najbogatszych rodzin, tak? To jest najbogatsze. No chyba tak. No, to są tacy ludzie, wiesz, bo mówi się, tak mi się wydaje, że na przykład ktoś jest tam bogaty, no nie? Pałka, ale oni mają tak zwane trusty, oni są się w stanie połączyć w parę coś i oni mają taki szmal, że tam Bill Gates to w ogóle... No dobra, jeżeli klękanie przed królową Anglii było dla ciebie takim czymś, po prostu już skreśla... Jak skreśla, no kurwa, gdyby tu był Mick Jagger, to wiadomo, kurwa, że ja bym był dla niego miły i pierdolił jakieś sobie z nim farmazoniki. Może w jakimś przypływie czegoś bym go zapytał, kurwa, co mu strzyło do mnie. Czaję, że w ogóle ten status sir w Anglii to jest takie ja pierdolę. Ty w ogóle awansowałeś tak naprawdę wszystkie buraki, kurwa, tylko marzą, żeby kimś takim być i klęknąć przed tą królową. Ale kurwa, stary, jest taki film jeden. I się zaczyna takim czymś. Film jest słaby, ale ma zajebistą kurwa początek. Gościu siedzi taki bandzior, jak kurwa sobie mówi, tak. Jestem tam bandytą, coś tam. Moimi największymi idolami są królowie.
Są to ludzie, którzy rabują, gwałcą i mordują na skalę niespotykaną dla żadnego bandziora. Natomiast podczas gdy nas wszystkich, wszyscy ścigają i nienawidzą ich, wszyscy wielbią i wykonują ich rozkazy. Ma to sens trochę, no. No ma. No i właśnie, wiesz, nagle ten gościu, a poza tym już pomijam w ogóle takie rzeczy, że tam, wiesz, oni są z klasy pracującej, że tak już nazwę, a ona jest z klasy po prostu leżącej, kurwa, i pachnącej, kurwa, już nawet nie pachnącej, no to kurwa, co to w ogóle ma być? Pochujmy ten ser, przecież i tak ma tyle hajsu, że wszędzie będzie jak ser. Dobrze, no to jeżeli ujmując dla ciebie to, że klęknął, to na przykład rozumiem, że sprzeniewierzył jakieś swoje ideały, w które ty wierzyłeś i chciałeś wierzyć dalej. To na przykład co, jak nigdy... Jak nie, mówię, nie, że nie przewierzę, kurwa. Ostatnio miał powiedzieć, że malu przed nikim bym nie klękał. Tak mi skończy. To co na przykład z tym, że mówił, jak wchodziły, kurwa, jakieś nowe zespoły rockowe, a on już czuł się jako, kurwa, outboy, jak miał tam 40 par lat i mówi, że ja pierdolę, na przykład miałem chyba Sex Pistols czy coś, mówi, kurwa, co oni, wiesz, zakładają się jakieś podarte, kurwa, koszulki, pierdolę, nikt nie będę tego nosił. A później zaczął ponosić. Tak było w tej biografii, której pewnie kurwa nigdy by nie zaautoryzował. W takim razie, skoro tak rzucasz, to światło musi umrzeć. Trzeba zdelegalizować zespół Rolling Stones. Może zniszczyjecie mnie. Nie wiedziałem, to już są dwie żółte kartki. Czyli czerwona. Wypierdalać z boiska, kurwa. Ale słuchaj, ostatnio w tym, w Boże, gdzie oni byli, co pojechał prezydent do Boże, na Kubę, no nie? No to kurwa, oni po 70 ileś lat dali tam czadu chłopy, no nie? W sensie, że grają jeszcze. No grają, wiesz, nawet podskakują i wyglądają w miarę rzeźko, no nie? To jest coś, czego nie potrafię zrozumieć, nie? Chyba, że przetaczali sobie krew, to okej. Okay. O przetaczaniu krwi to podobno jest tak, plotka. Że... Tak, że to jest plotka. Że go zapytali na lotnisku, że gdzie pan jedzie, on powiedział do Szwajcarii, nie, po co? Przetoczyć sobie krew. I od tego czasu, no to pogadali. Ale generalnie... Teraz w Dolinie Krzemowej jest właśnie taka faza, że się jakąś wodą w ogóle krew od młodych ludzi wtłacza. I to jest jakaś cholernie popularna faza i cała Dolina Krzemowa na tym zapierdala się od młodza. Czyli że co, że młody człowiek oddaje krew po to, żeby stary człowiek mógł się odmłodzić? Tak. Wymieniasz się. Tak, ale robi to za jakiś gruby hajs. Nie wiadomo, a może to no, on robi to za darmo, bo zobaczył reklamę, a potem gruby hajs biorą dopiero ci, którzy wzięli za darmo od niego tą krew. Ja pierdolę, ale zło, nie? Czemu zło? Przecież no nie wiem, jakbym oddawał krew, to bym wolał, żeby wykorzystał ją ktoś, kto kurwa może umrzeć za chwilę, wiesz, bo miał jakiś wypadek, nie, albo chodzi. Jest śmiertelnie chory. A nie, że ktoś, jakiś bogaty skurwiel, chce sobie przedłużyć życie i ja oddaję krew. On nie jest skurwielem, on jest bogatym, bardzo przesympatycznym i miłym człowiekiem. Dobrze, ale ja oddaję swoją, krew na kogoś, kto jest faktycznie chory. Ale i gdyby, wiesz, on jest chory na starzenie się. Nie, ale wiesz, na co oddajesz, co mówię. No tak, ale tak, mówią, na co oddajesz, ale winni do tego zmierzał, że ty oddasz, a ona pójdzie sobie gdzieś indziej, nie? O tym mówił. Nie, no ja żartuję, nie wiem skąd oni biorą tą krew. Słyszałem teraz ten audycję gdzieś tam, w której o tym opowiadali, no nie, i to, tylko powtarzam to, nie wiem skąd oni to biorą. Słyszałem, że to jest jakaś już ogólnie popularna metoda, no ale słuchaj, jak zobaczysz te niektóre gwiazdy Hollywoodu, no to słuchaj, no oni mają tam trochę inną medycynę. Stary, no kurna, brat Pitt ma nie wiem ile, 55 czy po 60, wygląda jak 40-latek. A Farrell na przykład? No, znaczy się w ogóle nie starzeje. Ale wiesz co, on to jeszcze powiem co innego, on ma tak zwaną urodę chłopięcą. Bo ja mam wujka takiego, który ma urodę chłopięcą. Eminem ma urodę chłopięcą. Zapuścił sobie tą brodę teraz, ale generalnie ma urodę chłopięcą. No nie wygląda na 46. No właśnie. A to jest kwestia twarzy, no nie? Ale no ja słyszałem, że tam ostro, kurwa, jadą z hormonikiem i kurwa, tam pewnie z jakimiś w ogóle lekami, o których nawet może nie mam pojęcia. No nie? Chciałbyś żyć wiecznie? Tak. Tylko w szczęściu i bogactwie. I arogancji. A czym jest dla ciebie szczęście? Takie po prostu fajne rzeczy, proste, jak jedzenie, seks, narkotyki, szybkie samochody, fajne przedmioty, piękne kobiety. Czyli dużo hedonizmu i materializmu. Głównie hedonizm i materializm.
Oczywiście takie, wiesz, no, to lubię przyjść do rodziców, pogłaskać pieska i tam, żeby było sympatycznie, żebyśmy się nie kłócili z tatą i takie pierdoły też, ale słuchaj, ja lubię tak sobie trochę prowokować czy coś, ale generalnie po prostu lubię proste przyjemności, no i jak jestem pijany, czuję się fajniejszą osobą niż nią jestem. Czemu miałbym nie być kimś fajniejszym niż mniej fajnym? Zazwyczaj wielu ludzi uważa, że wtedy jestem mniej fajny, ale przy to najważniejsze, jak ja się czuję. Właśnie to mnie sprowadza do myślenia o tym, bo ja, żeby nie było, ja nie jestem abstynentem, też jakby lubię napić się wina czy coś, teraz taką przerwę, więc piję. Natomiast, powiedziałeś ciekawą rzecz, bo ja po tej kurwa przemianie stwierdzam, że jeżeli jesteś totalnie kurwa trzeźwy i czujesz się zajebiście ze sobą, to to jest lepsze niż picie i wtedy czucie się kurwa, wiesz, fajnym. I teraz pytanie, nie? Charles Bukowski, kojarzysz gościa, nie? Tak. Był wielkim kurwa pijakiem, nie wiadomo też ile tam, wiesz, prawdy w tych książkach, ale no nie pisał takich kurwa książek i nie pisał tak brudnych rzeczy, by do tego kurwa nie przeżył, nie? Więc ja wyobrażam sobie go jak gościa, który tam do, nie pamiętam, ile miał lat, jak umarł, około 70, 68, 78, nie pamiętam. Ale wyobrażam go sobie jako gościa, który właśnie całe życie chlał i kurwa czuł się fajnie z tym i kurwa wiesz, umierasz i tak naprawdę, czy to uczucie szczęścia, które miałeś, kiedy wiesz, piłeś cały czas, to jest to prawdziwe szczęście, czy nieprawdziwe szczęście, bo nigdy tak naprawdę nie czułeś się fajnie, kiedy nie piłeś. Tylko, czy go to coś obchodzi, kiedy kurwa już umiera i go nie ma? Dla niego całe życie przeżył kurwa szczęśliwy. No wiem. To jest, wiesz, zagadka kurwa ludzkości dla mnie. Słuchaj, dlatego ja w życiu staram się stawiać na jakość, a nie na ilość. W jakim sensie? W sensie, że lepiej krócej żyć zajebiście i fajniej wykurwiaście niż długo chujowo. No, no ale teraz wiesz, do tego, że życie na trzeźwo to chujowe życie, nie? To nie, nie, słuchaj, to takie wiesz co, moje podpierdalanie i prowokacje, bo przecież wiadomo, kurwa, nie jestem jakimś debilem, nie czaję, kurwa, że wiesz co, że można sobie fajne rzeczy robić i nie trzeba być cały czas zajebany. Przede wszystkim ja nie jestem cały czas, wiesz co, nie wiem, pijany. Tak, tylko chodzi mi o to, że... To jest to takie po prostu zaszywanie dupy absolutnie, kurwa, po prostu jest dla mnie smutne. No i niestety... Zaszywanie dupy mówisz o totalnie rzucaniu... Tak, to jakieś... taka przenośnia do tego, że wiesz, że już nic nigdy, kurwa, to nieważne, czy ale... chcesz krzywkę zrobić, czy nie. Okej, ale wiesz co, no to jeżeli ktoś ma, kurwa, taki problem, że... Bo wiesz... No my nie mieliśmy czegoś takiego, że... Kurwa... nie wiem, przez miesiąc napierdalasz, kurwa, wódę od rana do wieczora, nie? Nie. Ty się napijesz, ja się napiję, na drugi dzień, okej, okay, możemy mieć jakiegoś kaca, ale kurwa nie musimy... No miałem dwa albo trzy dni, no, no nie żaden no to... dzień, miesiąc, ani nic, no. Tak. Są ludzie, którzy kurwa nie potrafią tego zrobić i to jest problem, więc jeżeli jedyną drogą do tego, żeby żyć normalnie, jest odstawienie tego kurwa na cały czas, bo jeżeli odstawią powiedzmy na przykład na pół roku i później za pół roku wypiją browara, wracają dokładnie do tego samego punktu wyjścia, czyli nie kurwa napierdam, to wiesz, no to... No to masz do wyboru, albo kurwa zginąć, kurwa, jako alkoholik, albo kurwa żyć bez alkoholu. Wiesz, no co byś wybrał? Trudne pytanie. No. Ja znam odpowiedź, no. Jeżeli ja bym tak miał, kurwa nie no, wolałbym odstawić kurwa na całe życie alkohol. No nie chcę umierać szybko. Tak, gdyby chodziło o nie alkohol, tylko obżarstwo? Wiesz co, nigdy nie byłem kurwa typem obżartucha. Ja też nie, ale tak teoretycznie. Czyli że co, jeżeli twoja nadmierna konsumpcja jedzenia sprowadza się do tego, że jak nie zmienisz diety, możesz kurwa umrzeć za rok, no to kurwa, no oczywiście wolałbym to odstawić, no jakby są inne przyjemności niż kurwa jedzenie tylko, tak? Na przykład alkohol, seks, kurwa, fajne samochody, wiesz, teraz cytuję ciebie, nie? No tak. Jakby kurwa zabiorą ci jedną rzecz, którą kurwa kochasz, no to są jeszcze inne rzeczy do pokochania, nie? No ale jak kurwa nie zmienisz, powiesz pierdolę, nie zmieniam tej, kurwa jem i kurwa jem aż zdechnę, no to kurwa tracisz te, nie wiem, zależy ile masz lat, no tracisz kurwa kilkadziesiąt albo nawet kurwa nie wiem, kilkanaście lat życia, gdzie mógłbyś znaleźć coś innego, co kochasz, nie? A jarasz szlugi? Wiesz co, jarem kurwa coś nie jem. I szlugi?
to też nie jest coś takiego. Od roku, bo ja zawsze chciałem rzucić, nie? Kurwa, nienawidziłem jakoś, byłem po prostu uzależniony i nie mogłem tego rzucić. Z nami kurwa najgłupszy nauk, nie? Absolutnie. A nie robię ci chujowie, jak jarałeś szugi? Właśnie już nie jadłem. No ale jak jarałeś, to trochę mniej oddechu, czegoś coś. Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. Czy nie rapuje się chujowie, jak się jara szlugi? Trochę wiesz co, na pewno się biera koncerty gorzej, bo masz lepszą kondycję. Nawet jak wiesz, chodzisz na siłkę, biegasz, to i tak, jak jarasz, no to kurwa wiesz. Nie miałem paliwa na przykład paczkę dziennie, no to wiesz, jak przestałem, no to jest drastyczna różnica, nie? A wracając do tematu... Czy będziesz szybko rapował na swojej nowej płycie? A, czyli nie chcesz usłyszeć o tym, co się stało ze szlugami? Nie, no, przepraszam, tak. Jestem, no byłem, rzucałem wiele razy, najdłużej mi się udało na półtora roku, a takich rzutów po tydzień, dwa to miałem chyba 50 i nigdy nie mogłem, wiesz, finalnie tego rzucić. I kurwa, dowiedziałem się o... To jest gówno, w którym podgrzewasz tytoń, nie? No. Więc dostaję to, od czego jestem uzależniony, czyli od nikotyny, ale nie ma tych substancji smolistych. Nie mam, ktoś nie mówi, ja nie palę, ja waporuję. Nie, podgrzewam tytoń. Podgrzewam tytoń. Tak, nie ma tego procesu spalania. Nie? Tutaj masz 200 stopni, podgrzewasz to, ale ciągle dostajesz nikotyny, jakby zjadał jednego peta, nie? Tylko nie śmierdzisz, żarcie normalnie smakuje, kurwa, nie masz gorszej kondycji. I tylko jesteś uzależniony od nikotyny, ale jeżeli nie ma to aż takich skutków ubocznych, okej, no to wolę to, niż kurwa jadać szlugi, nie? No wiadomo. No. A później coś, czy będę szybko rapował na nowej płycie? Co znaczy szybko? Jak Eminem, czy tak jak... Jak kiedyś? Dwie trzecie minęło. Czasami, wiesz, ja jestem raperem, który akurat lubi zabiegi stylistyczne, no ja wiem. Więc nie wykluczam, nie? Ale na pewno nie będzie, wiesz, w związku z tym, że ta cała następna płyta jest o tej mojej przemianie, to nie będzie tam kawałków, kurwa, typu, wiesz, przechwalam się, jak fajnie rapuję, albo kurwa... No mogłoby być, rzuciłem szlugi, tak, patrzcie, jak się jedzie. Myślę, że kurwa, sprawdźcie mój rap, jak jarałem jeszcze szlugi. I bar, puszczę się jakąś wolną piosenkę. Nie, to tak nie działa, to tak nie działa. Będę... na pewno nie, no przez rzucenie szlugów nie ma tak, że o kurwa, rzuciłem szlugi, teraz mogę zapierdalać tam pół razy szybciej. Nie, no moim zdaniem tak teoretycznie właśnie można, no nie? Czyli co, odkąd Eminem jest trzeźwy, to zapierdala jeszcze szybciej? Nie, no, bo tam już robi takie gibasy, których chyba nigdy nie robił, nie? No, no robi. Pamiętam, w pierwszym kawałku chyba nawet. No słuchaj, no robi tak, że tak leci super szybko i na przykład nagle stopi, opóźnia minimalnie jedno słowo. I jeszcze a tak robię, a potem robi jeszcze to swoje trt, kurwa. Tak, nie wiem, o czym mówisz. To jest szalone, nie słyszałem, żeby ktokolwiek tak robił. Nie? Znaczy wiesz, trt to robił kurwa Jay-Z na Reasonable Doubt, ale robił to chujowo. Mówię w takim tempie, wiesz, tak. Eminem robił w tym kawałku, nie słyszałem tego nigdy. Nie? No nigdy. Kurwa. No, dlatego to nie jest jakby, moim celem już nigdy nie będzie jakby udowadnianie, patrz, ja potrafię kurwa zarapować lepiej niż ty, bo ja złapałem się na tym, że często robiłem rap dla raperów, kurwa, nie? Żeby było się dobrze. Dlaczego? No bo nie, bo można robić, słuchaj, taki i taki rap. Można na przykład, wiesz co... Napijesz się twojego, bo ja nie piję. Oczywiście, można można wziąć i na przykład nagrać kawałki takie, żeby były, nie wiem, czy tam pod radio, czy powiedzmy, no teraz w dupie z radiem, pod internet wystarczy, żeby ludzie chwycili, żeby mieć kurwa najzwyczajniej w świecie hita, koncert tak grać, koncert grać, a druga rzecz jest, no tak, kurwa, przecież wiesz co, to jeśli chodzi o satysfakcję... Wracamy do pytania, to jest dla mnie raper kompletny, który potrafi zrobić to wszystko, potrafi i zrobić kawałek kurwa typu pierdol się, nie rapujesz lepiej niż ja, który potrafi zrobić smutny kawałek, który złapie cię za serce, który potrafi zrobić kawałek kurwa do klubu, który potrafi zrobić kawałek kurwa do radia, wszystko. To potrafi zrobić jedna osoba, to znamy kompletny rap. No wiesz, czy może do tego dodać na przykład, że mógłby wywodzić się z battle rapu, albo kurwa wiesz... Doszło do kwestii tego, jak skąd się... No każdy zaczął inaczej w swoją karierę chyba, kurwa, no tak mi się wydaje. No ale jest to pewien, tak, pewna kompletność. Natomiast myśmy byli teraz w tym roku z moim kumplem Pitem na Frauenfeld. To jest taki festiwal w Szwajcarii. Byliśmy na koncercie Eminema, wyobraź sobie. Gdzie jest to, powiedzmy, że tak powiem, jakieś osiągnięcie w tym sensie, że on bardzo rzadko gra koncerty. Tak, mówiliśmy przez telefon. Tak, no. I myśmy właśnie jako tacy
zakute łby hip-hopowe z stali i się wkurwiali na te wszystkie jego kawałki dla szmur. Ja widziałem, że to działa. Ja patrzę, bo ja bardzo lubię, jak jest jakieś wydarzenie, to oprócz obserwowania wydarzenia lubię obserwować wszystko wokół. Ja na przykład idę na mecz i kurde, przepuszczam jakąś bramkę, bo ja oglądam, jak kibice się zachowują i jak wroga drużyna wyzywa drużynę na przykład szczecińską czy coś i wiesz, a jak szczecinianie im odpowiadają i co się tam w ogóle dzieje, nie? I takie rzeczy jarają. No jesteś inteligentnym gościem i lubisz po prostu badać zachowania ludzkie, dlatego też tak często prowokujesz, żeby zobaczyć, czy ktoś potrafi zachować zimną krew, czy się kurwa, wiesz, zestaw czy coś. Na pewno ciebie to interesuje. No lubię tą zabawę, no też tak czasami, ale... Ja to polubiłem dopiero, jak mi się zmieniła głowa, nie? Zawsze tak? Zawsze byłem w opcji, że nie lubię ludzi, jestem zamknięty wiesz, w swoim świecie, a teraz kurwa, ostatnio myślałem, że fajny dzień byłby taki, kiedy kurwa, nie wiem, jadę sobie gdzieś kurwa jakąś inną dzielnicę Warszawy i na przykład kurwa, nie chcę wyjść na jakiegoś stokera kurwa, tylko po prostu wydaje mi się, że to było ciekawe. I wyczajcie wiesz gościa, który wychodzi kurwa z klatki o 9, powiedzmy 40-paroletniego, nie? No. I kurwa... Musiałbym być śledzić go cały dzień i zobaczyć kurwa, jak jego życie wygląda, nie? Bo ja tak długo żyłem swoim życiem, byłem wiesz, jak kurwa teraz... Ja byłem introwertykiem, ale teraz już w ogóle, nie? Prawie kurwa tak? Nie wychodzę z chaty, stary, nie? I dlatego... Teraz nie wychodzisz z chaty? Słucham? Teraz nie wychodzisz z chaty? No, nie wiem, kurwa. No jak wyjdę z chaty na bilet teraz na miesiąc. Ale to nie miałem... ten... Albo jak wyjadę grać w koncert. Właśnie bycie introwertykiem? To jest, ale ja mówię, kiedyś też byłem introwertykiem. Też na przykład grałem koncert, bo siedziałem w domu przez tydzień. No ale jednak miałem więcej jakichś tam kurwa relacji towarzyskich czy coś. A teraz jakby kurwa... Czuję, jakbym potrzebował tego coraz mniej i dlatego interesuje mnie coś takiego, żeby kurwa zobaczyć, jak wygląda dzień jakiegoś gościa 40-paroletniego i chciałem wiesz, gdzie on idzie, kurwa, co się spotyka, co robi. Interesuje mnie to, nigdy mnie to nie interesowało, teraz mnie to interesuje, zakładam, że ciebie to interesowało, kurwa. Ja też się interesuję, ja bym chciał, jak przejeżdżam, patrzeć na tę osobę i znać jej całe życie od razu i wszystko. Mieć takie prześwietlenie, ja chciałbym być Bogiem w ogóle. Ja miałem taki kawałek o tym na debiucie w 2011, że jadę sobie autobusem i patrzę na ludzi i wymyślam... Wiesz, kto, co i jak... Kurwa, ja taki byłem, nie? Później się zmieniłem i totalnie jakby przestało mnie kurwa to interesować, nie? Ty, przypomniało mi się, że ja taki byłem kiedyś. I teraz, jak mi się zmieniła bania... Poskładamy wreszcie swoje życie w całość. Mam jeszcze... Nie, to jest ciężka praca, to nie jest tak, że mi się zmieniła bania, jestem kurwa, wiesz, zajebiście szczęśliwym kurwa człowiekiem i codziennie kurwa nie mam żadnych problemów. Nie, to tak nie ma, nie. To jest jeszcze ciężka praca. Natomiast, wiesz, to jak ludzie się zachowują, bardzo mnie zaczęło interesować. Psychologia generalnie. Słuchaj, bo ja mam takie przeświadczenie... Powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo ja kurwa całe życie mówiłem, stary, ja nigdy nie chciałbym iść do psychologa, czy psychoterapeuty, bo pewnie kurwa powiedziałby mi coś o mnie, co chciałbym zmienić w swoim życiu, a ja nie chcę nic zmieniać, bo moje życie jest zajebiste, nie? I paradoksalnie to jest to, co się stało, wiesz, nie poszedłem do psychoterapeuty, ale kurwa poznałem siebie bardziej i kurwa chciałem to zmienić, nie? I czuję się lepiej niż kurwa wtedy. Tylko to chciałem dodać. Okej. Okay. Jak chcesz, to możemy, jak zabrakło ci tematów, możemy wrócić do Eminema, żeby byłeś na tym koncercie. I powiedziałem, że kawałki tak, że... Ale patrzyłem na dziewczyny, że to działa i że one na przykład stoją, zamykają oczy, że nagle tak... O kurwa, ja pierdolę. No dobra, poczekaj, właśnie zobacz. Revival nagrał płytę taką, powiedział chyba tam Eltonowi Johnowi, że na debucie będzie Little Something for Everybody, nie? Że będą też takie kawałki dla dziewczyn w ogóle. I kurwa, każdy zjechał tę płytę, nie? I dopiero jak wydał kurwa taką płytę, że gdzie każdy tam spodziewał się na pirata, opierdolił prawie pół banki w pierwszym tygodniu, nie? Więc widzisz, robiąc kurwa jako on, muzykę kurwa wiesz, dla kobiet, która wiesz, niby się, wiesz, fajnie działa, niekoniecznie to dla niego zadziałało. A kupił kurwa jego pieprzoną płytę Kamikaze? No mówię ci, 500 000 kurwa osób. Tak, ale jacy to byli ludzie. Korowi fani. Korowi pieprzeni fani. Jo? Którzy kurwa powiedzieli, tak kurwa pieprzeni, tak, Slim Shady wrócił. Tak. Ja tego chcę. Ten gościu ma wszystkich jechać, kurwa, wsiąść pieprzoną bombę i lecieć prosto w cel, bez względu na to, czy sam zginie. Dokładnie tak.
dokładnie tak i to zadziałało. Kurwa! Słuchaj, ja tą płytę poznałem tak, że pojechałem do Kupra, coś tam go spotkałem i on mówi, słyszałeś nowego Eminema? Ja mówię, ale co, tego pan kurwa z grudnia? To się nie mówi ten, co kurwa dzisiaj wyszedł. A mówię, nie, dzisiaj wyszedł nowy Eminem, on tak kurwa i patrz, to już mówię, człowieku. I na drugi dzień do mnie zadzwoniłeś i spytałeś, kurwa, słyszałeś nowego Eminema? Oj, potrzebowałem paru osób, które to docenią. I zacząłem przeglądać różnych moich znajomych i się okazało, że kurwa, większość z nich to buraki, które tego nie docenią, kurwa. Więc zadzwoniłem do ciebie, zadzwoniłem do Mopsa, zadzwoniłem do Pita. Nie wiem, jeszcze kogoś zadzwoniłem, ale sama są osoby, które miały po prostu w dupie, a ja chciałem po prostu o tym porozmawiać. No i tak jak ci powiedziałem, przesłuchałem i napisałem ci SMS-a i byłem rozjebany też. O tym usłyszał. No nie, wiadomo, że tak, no usłyszał już dzień później może, albo pół dnia. Albo parę godzin później, tak. Ty, słuchaj, no dobra, siedzisz tak w tym domu, czyli co tu się dzieje, coś oglądasz? Filmy, seriale, kurde, jakieś żyjesz, czujesz cudownie. Wiesz co, patrz, przez to, że moje życie przez ostatnie 7 lat wyglądało tak, jak ci mówiłem, że nie mogłem czuć się komfortowo sam ze sobą, kiedy kurwa albo nie pracuję, albo nie piję, to tak naprawdę w gruncie rzeczy kurwa no nigdy nie odpoczywałem, nie? Bo albo byłem zajęty kurwa robieniem muzyki, albo kurwa chlanie, bo tylko jak piłem mogłem się zrelaksować. No tylko jak pijesz, to też kurwa twój organizm nie odpoczywa, bo rano się kurwa budzisz na kacu i musisz dalej kurwa robić, nie? I teraz jak zrozumiałem to, że to nie jest kurwa, wiesz, zrozumiałem po co kurwa używam alkohol, once again mówię, że nie jestem abstynentem, piję, ale już kurwa nie tyle co kiedyś, to przez to, że żyłem w takim swoim kurwa mentalnym więzieniu, teraz kiedy już kurwa tego nie mam, to mogę sobie kurwa wreszcie, wiesz, odpocząć. I wcześniej miałem taką opcję, że kurwa, musisz robić muzykę, musisz, bo kurwa, bo chuj, bo to jest to, co robisz, kurwa. Stary, ja miałem kurwa 17 płyt, 17 lat, nie? Wiesz, teraz kurwa, kiedy już mówię, dobra, nie muszę kurwa zrobić tej płyty, zapowiadałem ją kurwa na wrzesień, co się stanie, jak nie zrobię? Okej, okay, ludzie mogą się na mnie obrazić, kurwa, nie wiem, mogę nie mieć pieniędzy, kurwa, za parę miesięcy, kurwa, no ale mam wybór. Jeżeli kurwa czuję, że nie chcę tego robić, to kurwa liczy się z konsekwencjami, jakie będą, ale wybieram kurwa swój odpoczynek pierdolony. Fantazm przyszło do głowy. Ty musisz zrobić po prostu swoje kamikaze. Obrazić całą pieprzoną scenę, powiedzieć, jak nienawidzisz tych wszystkich młodych gnoi. To jest tak, że kurwa ich nienawidzę. Nieważne, właśnie masz tak powiedzieć. Ale tak jest kontent. Tak jest kontent. Nie chodzi o to, ja nie mówię teraz o tym, co ty myślisz, tylko o tym, co musisz zrobić. Musisz obrazić wszystkich po prostu. Nie chcę nikogo obrażać. Musisz wszystkich obrazić. Wszystkich młodych raperów. Wychodzę z założenia, że kurwa każdy robi kurwa swoją muzykę. I starych, wyprać ich brudy. Tak, robiłeś 14, myślałeś, że ma 15 lat? Nie, nie miała. Zajebałem jej dowód, jak ją jebałeś, kurde. Ty też jesteś raperem, jeżeli czujesz taką potrzebę posłuchania tego, to po prostu kurwa nagraj to. Słuchaj, ja tu myślałem, ale ja mam firmę odzieżową i nie mogę ich obrażyć, bo oni wpłyną negatywnie na moje interesy, kurde. I niestety moje żydostwo finansowe przeważa nad moim poczuciem bycia zajebistym raperem. Poza tym, gdybym miał siebie za zajebistego rapera, tak wszystkich bym obraził i zabił. Mam siebie za niestety nie rapera, bo nie gram koncertów i mało pięknych kobiet się ze mną kocha z powodu mojego rapu. Prawie w ogóle. Już mówiłem to w innym wywiadzie, ale taka jest prawda, pieprzona. Więc po prostu, no kurwa, no co, wsysają mi powiedzieć, a nie powiedzą. Gdzie ty tam? A ja wychodzę z założenia, że kurwa nie potrzebuję krytykować nikogo, bo tak naprawdę jakby, jaka jest instancja kurwa krytykowania kogoś, żeby poczuć się kurwa lepiej samemu ze sobą. Nie. A ten jest kurwa chujowy, jak ja kurwa napiszę, że jest chujowy kurwa, to ja się poczuję lepiej, bo nie jestem taki chujowy jak on. Tylko kurwa, jak się czujesz sam dobrze ze sobą, to kurwa nie musisz nikogo krytykować. Dlatego no właśnie, właśnie udowodniłeś, że jednak dobry artysta musi być nieszczęśliwy. Właśnie to udowodniłeś tym logicznym wywodem. Nie rozumiem, dlaczego? No słuchaj, bo to jest prawda. Ludzie, którzy są naprawdę szczęśliwi, do niczego się nie przypierdalają. A co to za raper, co do niczego się nie przypierdala? Jakiś ludzie śpieszony, kurwa. No, no fajnie, mam dom, rodzinkę, jest super, haha. Kurwa, przy mi się w ogóle takich rzeczy nie chce słuchać. No nie wiem, a na przykład pierwszy do głowy przychodzi Bisz.
Co kurwa pisz na... Nie słuchałem niczego od niego. No widoka chodnikowego nie słyszałeś? Tam nie ma przypierdalania się do czegoś. Jest po prostu opis kurwa ludzkich emocji. No i to też no jest kurwa fajne. No, jakby rozumiem, że ty w rapie szukasz tylko kurwa walki do pierdalania kurwa. No nie na ten... Nie, ja naprawdę w rapie szukam dwóch rzeczy. Jednego to... Nie, może trzech nawet. Okay. Jednego to takie najbardziej, co lubię, to wesołków i klamów, którzy w swoim absolutnym debilizmie są w stanie sprzedać oryginalną myśl. Okay. Uważam, że na przykład takim niezłym gościem w Polsce był Gospel, gdzie on potrafił powiedzieć, że... On był młodym wilkiem, nie? Tak. I on potrafił powiedzieć, że rucha psa czy coś tam, ale to nie chodziło o to, że on rucha psa. On potrafił świetnie opisać świat przez tam jakieś rzeczy, które na pierwszy rzut oka... Ja wiem, o co ci chodzi. Rap może być kurwa wszystkim. Jeżeli potrafisz w jakiś interesujący sposób powiedzieć kurwa, nie wiem, cześć, kurwa, wstałem rano, poszedłem, kurwa, zeszczałem się, kurwa, na drzewo, potem kupiłem sobie, kurwa, nie wiem, śmietanę, zjadłem ją, kurwa, widelcem. Jeżeli powiesz to w sposób ciekawy, na pewno zdarzą się ludzie, których to kurwa zainteresuje. Nie? Rap może być kurwa wszystkim. Wszystkim może być. Tak, dobra, więc kontynuuj. To, co ja szukam, to ja lubię klaunów, którzy po prostu są bezczelni, arogancy i beznadziejni i pewnie nienawidziłbym ich jako ludzi, ale... Ale doceniasz to, co robią. Tak, i lubię po prostu. No, uważam, że najlepszy zespół to jest rapem, to jest D12. Po prostu nie było nic ponad to. Okay. Pewnie najbardziej lubiłeś Bizarra. Nie, no, bo się minęła. Nie, Proof też miał genialne zwrotki i w ogóle ten zespół świetnie grał, bo ci tam Kniwa, jeszcze zapomniałem, jak się nazywa ten chyba tam piąty czy ktoś raper, to oni wszyscy się świetnie uzupełniali. Ja bym nie kupił może każdego solo z tych ludzi, ale kurde, razem to było dla mnie ogień. Lubię gangsta rap, nie wiem z jakiego cholernego powodu, nie lubię zła przecież i przemocy, ale uwielbiam zło i przemoc. A to nie jest tak, ja oglądałem twój wywiad z Quebo i tam mówisz, że lubisz właśnie gangsta rap, bo kurwa kiedyś chciałbyś po prostu, to jest twoje niespełnione marzenie, żeby jechać kurwa napierdalać karabinem czy coś. Nie, chodzi o co innego. Wiesz co, czego zazdroszczą gangsterom wszyscy ludzie? Zazdroszczą im tego, że nie mają w dupie wszystkie zasady. No to chciałem powiedzieć, wyjebane na świat, ale tak. Nie chciałem ci przerywać. Tego im zazdroszczą. I kurwa, o to chodzi, że i teraz to jest jakaś tam wielka dyskusja o moralach i różnych rzeczach, ale kurwa każdy marzy czasami, jakie dole jebać to kurwa, czy tam kurczaki cierpią gdzieś tam, czy kurwa Zenek tutaj przed kurwa wychowa córkę, czy nie, gówno mnie to kurwa wszystko obchodzi, chcę wsiąść w wielki samochód kurwa i polecieć do nieba kurwa nad szpany koksem z 4-5 dziwkami kurwa, które po prostu są zachwycone moją osobą kurwa. Czekałem na to! To, takie coś. To jest kwintesencja. No, i ci ludzie to zapewniają. Patrz, ja tak robię! Tylko jest jeden problem. Ktoś musi opowiedzieć moją historię. Macie tu jakiegoś kurwa typka, który wygląda trochę ostro, nie jest do końca ostry i umie pisać poezję. Będzie moim poetą. No i to, a czasami, rzadko, ale lubię emocjonalne fazy, ale jak ktoś naprawdę kurwa o czymś tak opowie i tak coś rozbierze, albo siebie, albo nawet sytuację. I takim raperem, którego my uwielbiamy razem, był Papus. O tak, to był kurwa dla mnie kompletny kurwa raper. Ale kurwa, no, zabawa, że świetnie. Widziałem go wczoraj z jego żoną w jakimś programie telewizyjnym. Kurwa, myślałem, że w Warszawie tutaj gdzieś nie. Pizza do minu był. Zajebiście się cieszę, że mógłbym nagrać z nim kawałek. Wiesz, że on z nim kawałek? Wiem, bo kurwa byłem prawie przy tym, jak to się działo. No nie, no w sensie, że kurwa, no słuchałem to jako jedna z pierwszych osób i w ogóle... Okej, okay. Dobra, to ja wrócę do tematu. Ja mam tak samo, ja też w rapie lubię, jak ktoś mnie zaskoczy... Nagrywa się? Przepraszam bardzo. Ale co masz nagrywać? No czy lecą te sekundy, żeby się nie okazało, że się przerwało, a my gadamy bez sensu? W czym? No kurwa, w telefonie, no. Tak, przecież kurwa, wiadomo, że się nagrywa. No dobrze, okej, okay, zapytałem się tego, no. Tak. Już przepraszam. Nie chciałem, nie jest bardzo to włączę w takim razie, tak?
Czy sekundy lecą, pokazuje ile. Lecą, wszystko jest zajebiście. Ja pierdolę. Tak, ja też w rapie szukam technicznej zaskoczki, tak jak ty u Eminema. Tak, też w rapie szukam rzeczy, które mnie rozpierdolą emocjonalnie. Tak, też czasami tak jak ty szukam dziwnych rzeczy, których wiem, że nie będę słuchał na co dzień, ale powiem dang, zrobił coś, kurwa, wiesz, na nowo, nikt tego wcześniej nie robił, kurwa, gratulacje, nie? Mhm. Gości, którzy łączą te dwie pierwsze rzeczy, czyli potrafią je rozjebać emocjonalnie i technicznie, takich słucham najczęściej. No właśnie. Taki był pap, co się kurwa z nim stało? No, co się z nim stało? No, jakby kurwa miał kontrakt w Jive'ie. Dobra, to było 100 milionów pieprzonych, no, świetnych lat. Starym domem był, wiesz, największym moim kurwa idolem, nie? Pamiętasz, no, nie wiem, czy mówiłem, że miałem kurwa 180 punchline'ów, kurwa, no, do dwóch ścianek przywieszonych. Jakby. Jego wypisanych, tak, na ścianach? Tak, tak? Ze słuchu, nie? Bo nie było wtedy Rap Genius czy coś. No, zajebiście. No i kurwa... No, wiesz, on się nie nagrał w zeszłym roku, ani w tym. Stary, to ja mówię o czymś, co było 10 lat temu. Tak? Nie! To było jeszcze 2 lata temu. Jeszcze 2 lata temu były ze 2-3 jego mixtape. No tak, ale poczekaj. No, płyta, na którą kurwa każdy czekał. On był najgorętszym gościem kurwa w Stanach i miał wydać... To opieśnę. Na sobie ma dream. I wydał ją kurwa 7 lat po tym, kiedy ona miała wyjść. I kurwa przesłuchałem ją raz i jakby mówię, kurwa, no come on. Fuck it, kurwa. On o tym rapował wcześniej. Czekaj, jak on to mówił. Jak się mówi na te pomidory, że tomato... Tomato, tomato? Tak, no, you say tomato, I say tomato, what's the fucking difference? On to mówił a propos jego pytania ludzi o to, kiedy będzie płyta. On mówi, stary, przecież ja ci dałem kurwa już 15 płyt, czy 20, o co ci chodzi, kurwa? Tak, ale ciągle był w tym undergroundowym circuit, jak to się mówi, tak? Kurwa, tak. Każdy czekał, każdy jego pierdolony fan z undergroundu czekał, aż właśnie kurwa wjebie się w mainstream i rozpierdoli wszystkich. I to nigdy nie nastąpiło. No, i to no nie, bolesne, to było bolesne, no ale ogólnie... Ale słuchaj, drugi mój największy idol, kurwa, którym się zajarałem od pierwszego numeru, zrobił to i jest teraz top 3 kurwa raperów na świecie, nie? J. Cole. Też był na jego koncercie. A ja kurwa nigdy nie byłem. Byłem na Drake'u, byłem na Kendricku, nie byłem nigdy na J.Cole. Ja byłem. Ale będę jeszcze. Nie raz nie byłem. Okej, podejrzewam, że to nie jest kurwa rodzaj muzyki, który się zainteresuje. Natomiast więcej... Tak jak kurwa cały czas próbuje się do Kendricka Lamara prze... ten taki prospołeczny jakiś taki, wydaje mi się, humble w ogóle. Znaczy, no jest prospołeczny, bo on przyjął misję gościa, który jeżeli ma głos, to kurwa też chce czynić dobro z tym. Jest pierwszym głównym gościem, który pójdzie. Ja bym chciał, żeby ktoś czynił dobro poprzez gadanie kompletnie złych rzeczy, z którymi ludzie się nie zgodzą i będą ich tak nienawidzili, że postanowią być dobrzy. No to nigdy tak nie zadziała. Gdybyś musiał, nie wiem, horror, musiałbym jechać w jakąś kurwa, wiesz, skalę kurwą turbo mainstreamową i dla wszystkich zadziałać jako przestroga. To się nigdy nie da. Horror to nudy, kurwa, jakieś to słuchaj, to jest muzyka dla dzieci. Jakby dziecko, no, słuchałem Grave Diggers, kurwa. I... No nie, mówię o takim gorszym, kurwa, nie. No co tam kurwa jest? Nekro, no właśnie o tym, no. To ja słucham, jak byłem dzieckiem tego, ale teraz nie jestem w stanie tego słuchać. Kiedy ostatni raz byłeś dzieckiem? Wczoraj. Teraz próbuję. Może będę nawet za godzinę. Okej. No. No nie, ale wiesz, że to chodzi. No tak mnie to wtedy kurwa podniecało, że coś mówi strasznego, ja do końca tego nie rozumiem. Nie wiem, czy to tak na serio, czy może żartuję, czy kurwa. Na kiedyś był taki zespół Clawfinger chyba. To jest tak. Hardkorowy. No. I tam jedna piosenka się fajnie zaczynała. Takim głosem dziecka. When I grew up, there will be a day when everybody has to do what I say. No i wtedy, kiedy wiesz, byłem dzieciakiem, też mówię, kurwa, ja pierdolę, zajebisty mów. Ale dzisiaj bym tego już nie posłuchał. Ja bym gusta też się zmieniają jakby z biegiem lat, tak? Co z twoimi lekcjami śpiewu? Gusta się zmieniają z biegiem lat, zależy, czy w sumie dorosłeś, czy nie, bo kurwa, równie dobrze może być 50-latkiem słuchającym horrorcore, kurwa. Nie mi to oceniać. Co z moimi lekcjami śpiewu? Byłem na YouTube, otworzyły mi banie strasznie. Zapewniam cię, że już lepiej to robię niż kurwa, nie wiem, rok temu. Ale ja ci mówiłem, że ja i tak wolę twoje śpiewanie niż tych śpiewaków, których ty zapraszasz.
Wiem, to zawsze pozostanie dla mnie dziwne, ale nie wiem, wypada mi podziękować, tak jak ci podziękowałem przez telefon, ale ciągle będzie to dla mnie dziwne, bo kurwa, oni potrafią śpiewać, ja się uczę, ja jestem, kurwa, wiesz, sobie podśpiewuję. Ale ja nie tego słucham, bo to jest ciężka, to jest ciężka, kurwa, stary robota, naprawdę dobrze śpiewać, jak na przykład Thompson. Nie możesz woleć, kurwa, mojego bycia, oczywiście bardziej wolę. Thompsona. Oczywiście, że wolę. This is crazy, pozdrawiam cię, Thompson. A jeszcze chyba Thompson akurat, wydaje mi się, że na twojej ostatniej płycie... Epce. Chyba mi się akurat on podobał, ale... A, jakieś... taki Psycho Climate. Ale były jakieś inne osoby, które takie były średnie w ogóle. Nie wiem po co to. Mi się podobają, mi się podoba, jak te wszystkie osoby śpiewają, dlatego je zaprosiłem. Rozumiem, możesz mieć inne... No nie, słuchaj, ja po prostu w śpiewie lubię parę różnych rzeczy, tak. Po pierwsze ładną melodię. Ładną melodię bardzo często potrafią wymyśleć raperzy i piosenkarze nie umieją ładnych melodii wymyślić. Miałem do czynienia z wieloma zawodowymi tymi muzykami, którzy tam mają jakąś skalę, wyciągają coś, kurwa, nie są w stanie prostego refrenu napisać. Nie wiem, to na pięciu, kurwa, raperów, którzy wymyślą taką melodię, że nie będą śpiewali jak słowiki po tym, ale oni sami są w stanie tylko, kurwa, tysiąc ozdobników wymyślić i to jest wszystko, co oni są w stanie wymyśleć. Dlatego mi się bardzo podoba współpraca z wokalistami, tudzież wokalistkami, bo 95% czasu wygląda to tak, że spotykamy się razem i razem piszemy i często wychodzi, nie, razem piszemy. Często wychodzi na to, że ta na przykład jakaś osoba jest znana z pewnego rodzaju śpiewania, ale przez to, że współpracuje z kimś innym, załóżmy w tym przypadku ze mną, jej styl się zmienia i nagrywa refren, którego sama bym nigdy, wiesz, nie nagrała. To jest bardzo ciekawe, nie? Mm-hmm. Ja lubię też być zapraszany na jakieś kawałki z oryginalnymi tematami, na które, wiesz, sam bym nie wpadł, ale chcę się sprawdzić. Lecimy do studia, kurwa, lecimy mi się koncert na dywanie coś. Nie biorę. Żartowałem. Nawet gdybyś chciał, to bym ci nie pozwolił. Bardzo dobrze! Wini, strażnik, Teksasu! Stałbym tam, zatrzymywałbym cię. Ty, ale powiem ci, że kurwa chciałbym mieć libido jak ten pies na przykład. Są, jeżeli nie masz, są takie tabletki, wiesz? Ruchaj pluszaki. No, brałem. Brałeś? Co, nie działają? Nie, słuchaj, Kuper mi mówił, żeby to sprawdzić w ogóle. I sprawdzałem, czekaj, co ja sprawdzałem? No nie Viagrę, bo podobno Viagra to jest coś takiego, że podobno stoi ci stoi. Tak, no właśnie o to się próbowałem. Czy to jest tak, że już jakby skończysz i ciągle jeszcze masz na tak, podobno jest w powiatrze. Nie próbowałem nigdy Viagry. Natomiast jakieś takie gówno z tabletki z tej, z apteki próbowałem. Nie wiem, tak jakiś trochę grubszy się robi kutas i tak niby bardziej dziarski, ale jakieś takie nie wiadomo co to jest. Nie kusiło cię nigdy, żeby spróbować czegoś mocniejszego? Nie, słuchaj, bo jeszcze nie mam takich jakichś tam wielkich problemów z erekcją. Wiadomo, że to już nie to jest 20 lat, ale ale jakoś tak tego nie rozpatruję. Poza tym ja bardzo często uprawiałem seks z protestantkami, więc kompletnie mnie nie interesowało, czy będę miał sztywnego, czy nie i co one, kurwa, na temat mojej wydajności seksualnej. Będę miał do powiedzenia. Potrafiłem czerpać jakby radość samego tego, że one są. Więc jakby to nie miało żadnego znaczenia. Dosłownie nie wiem, raz może to albo dwa razy próbowałem. Jako jakiś kurwa, co to w ogóle jest. Nie? Niektórzy to wpierdalają na przykład jak kokszą i ten. I jak się naćpają i wiadomo, że jak to się mówi, graty nie odpalają, to wtedy na przykład to biorą. Ale ja uważam, że przy mojej osobie kurwa to gdzieś trzeba powiedzieć sobie stop, kurwa, no kurwa, alkohol, tutaj jakieś te jeszcze, wiesz co, takie rzeczy, które są psuły, tu się kurwa pobudzasz, tu się zamulasz, tu się kurwa podkrztuszasz, tu coś. Aż w końcu dojdziesz do tego, że kurwa wypracowałeś sobie kurwa perfekcyjny system, kurwa jak doskonale funkcjonować, a kurwa nigdy nie jesteś kurwa, wiesz, pod wpływem niczego, nie? I wtedy kurwa powinno się na czymś sprawdzić. Słuchaj, w ogóle... That is a fucking problem. To jest fakt, że w ogóle jak człowiek jest trzeźwy, to jest najbardziej wytrzymały, ma największe libido, najdłużej na imprezie można zostać. Jak jestem, wiesz co,
normalnie... Najdłużej na imprezie można zostać, będąc trzeźwym? Tak, uważam, znaczy opowiedz to, że ta impreza nie ma żadnego sensu, ale jakby... Nie żeby się bawić, żeby zostać. Myślę, że na spadę gościu wytrzyma dłużej na imprezie niż kurwa trzeźwy człowiek. Wiesz co, ja na przykład na trzeźwo wytrzymam bez żadnego problemu do 5-7. Tak, a ktoś, kto się naśpa, wytrzyma do 7 następnego dnia albo za 2 dni. Dobra, ale to już jest tam, wiesz co, takie kurwa, on gdzieś tu się położy trochę, potem wstanie, coś kurwa, nie wiadomo, co się dzieje do końca. Ja jestem, wiesz, w pełni kojarzący i w pełni siła, a o 7 po prostu mogę pójść tak ze zdrowego rozsądku. No dobra, już trochę oczy się krają, pójdę spać. Kiedy ostatni raz, kurwa, byłeś na imprezie do 5 rano, kurwa, na trzeźwo? A, wyobraź sobie, że byłem jakieś 2 miesiące temu. Po prostu brałem antybiotyki. I... Ja też zawsze szanuję. Antybiotyk nigdy z alkoholem się nie łączy. Nawet ale właśnie nie, 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 to tak nie jest. Moja siostra jest lekarką i mówi, że to po prostu się to mówi ludziom, żeby tego nie robili. Ponieważ jest powód, żeby im odmówić trochę przyjemności w życiu. Tak. Jak już jesteście chorzy, co uwielbiają jesteście robić chorzy, lekarze? Jesteście chorzy, to zdychajcie. A nie się bawcie. Zgubiłem wątek, kurwa. Aha, no a i chciałem zapytać o to, dobra, byłeś trzeźwy na imprezie do 5 rano i kurwa, co, dobrze się bawiłeś? Beznadziejnie, ale... Po co tam bo załatwiam interesy. Okay. Czyli nie stricte impreza, po prostu biznes? No, trochę biznes, trochę ten. Ale nie, no beznadziejnie, tak sobie żartujemy. Nie no, okej, okay, bawiłem się, nawet robiłem jakieś rzeczy, których, nie wiem, tańczyłem sobie i coś tam. Nie wkurwiało cię to, że każdy dookoła jest najman? Nie, bo to było u nas w studiu i aż nie było tak dużo ludzi i nie było aż takiego kurwa, wiesz co, klubowego. No właśnie. No właśnie. No tego sobie nie wyobrażam, ja do 5 rano siedzieć. Nie, do klubu kurwa iść trzeźwym, jak wszyscy są najebani, to jest w ogóle głupi pomysł. To znaczy, kurwa, no, jak to sobie robi spoko. No, a może powinni zrobić właśnie różne kluby dla trzeźwych? Myślę, że nie znam takiego, ale wydaje mi się, że ktoś już na to wpadł. Kurwa. A słyszałeś, że jest ten w Warszawie klub, który się nazywa Wesele? I tak, tak. Przychodzi się na mnie przelewę wesele? Nie wiem, kto mi to mówił, ale słyszałem o tym. Zajebiste fazy. I podobno ludzie stają normalnie przed klubem i jest pełen sukces. Słyszałem właśnie o tym. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy na to wpadli. Uważam, że jest to atrakcja turystyczna. No mi opowiadał Jator, że no. Jego ta przybrana córka kazała się tam zawieść. Aha. I on mówi, no ty idziesz w ogóle na... Nic nie rozumiesz. To jest teraz taki... Kurde, ale bo co, to się tam niby wpierdalasz i jest wesela, jest para młoda, jacyś dwójka ludzi, co udaje parę młodą, jest zespół, wynajemy. Jest żarcie, rozumiem, weselne, no i nie wiem, no co, no jest zabawa taka, no. Jest wesele. Aha, i są te wszystkie... Tak? Ty byłeś tam? Nie, ale tak sobie to wyobrażam. No, czyli po prostu jest wesele w środę, tak? I każdy się wpierdala, kupuje bilet i tańczy. Nie wiedziałem, że jest para młoda, no ale kurwa, że to jest wesele, musi być para młoda. I są te wszystkie pierdoły, są oczepiny, jakieś różne takie najważniejsze punkty wesela, które mają być. Spoko by było, jakby wiesz, losowali co tam, nie wiem, jak często tam jest impreza, ale żeby losowali, wiesz, można byłoby wziąć udział w konkursie. I na przykład w tym tygodniu parą młodą jest ten i ten, którzy wzięli udział w konkursie i ta para się wymienia co tydzień, nie? Ale to są chyba aktorzy, ci, no, którzy... Tak, tam, mi się wydaje, mi się wydaje. Ale dla mnie fajnym urozmaiceniem by było, gdyby można było tam, wiesz, wygrać taki motyw, nie? Nie chciałbyś iść na takie wesele? Nie chciałbyś. Jako pan młody? Jako pan młody to w ogóle nie, bo ja nienawidzę wesel i w ogóle instytucji ślubu. Uważam go za podłą, złą, wynaturzoną. Okej. Okay. I całkowicie nie na miejscu. Okay. Natomiast ja byłem na paru weselach, zawsze bawiłem się na nich średnio. Jest tam parę takich rzeczy, które mnie po prostu doprowadza do szału. Jak na przykład gówniana muzyka zazwyczaj. Tak, właśnie. Jak, no niestety, no ja nie byłem na nie wiadomo jak wyszukanych weselach, nie wiadomo jak bogatych ludzi, bo to jest też kwestia pieniędzy. No, zazwyczaj jedzenie jest średnie z kierunkiem w dół, no bo wiadomo, no. To jest kwestia szmalu, no nie? No tak. I nawet często knajpy, które robią całkiem niezłe jedzenie, jak mają taką masową imprezę, to oni gdzieś przy tej masówce zniżają poziom, jakieś cholera jasna, nagle to, nie wiem, gorzej rozumiem, sobie, rozumiem. Nie? No i jest ileś takich punktów, pamiętam, kiedyś byłem na
jakiejś wesołej siostry, czy też tam była taka nauczycielka tańca, która kurwa nie umiała za chuja tańczyć i ona mnie cały czas wyciągała. No chodź, chodź, zatańcz, wszyscy się bawią, wszyscy się tak dobrze bawią, no chodź, chodź, ojej, kurczę, ty smutak jesteś, no chodź, podejdź. Mówię, odpierdolisz się kurwa ode mnie, no kurwa, co ci chodzi? Jakieś wieśniackie jebane i talo disco kurwa leci, ty kurwa mać, jesteś kwadratowa jak mój stół, kurwa, czy cię popierdoliło, kurwa? Gdzie ja, ty, kurwa, będę tą wiochę odpierdalał, tego dosyć, kurwa. O czym się idę do domu za pół godziny, kurwa. Tak nie powiedziałem, to nie powiedziałem tego, nie w myślach. To powiedziałem, że nie, dzięki, nie, nie, nie. Ale tak, wywarło to na tobie dość duże wrażenie. Musiałeś, jakby takie tłumione uczucia muszą kiedyś wyjść. I to jest ten czas, kiedy one naprawdę wyszły. Jest, poza tym ja czuję, że już leciutko winko mnie czesze. I no. To jest chyba moment, w którym powinniśmy powoli kończyć. Ile nagraliśmy? 2 godziny czy 8? Nie, 1:05. Tak? Tylko godzinkę i 5 minut? Tak, to co, jeszcze godzinkę chcecie chyba rozmawiać, no? To nie przebiliśmy Kuby. Nie, jeszcze brakuje trochę. Z Kubą wczoraj wołał 1,5 godzinki. Tak, ja oglądałem ten wywiad, jak ci mówiłem. Nie oglądałeś. Tego jeszcze nie. To będzie, to jest wywiad z Kubą Żulczykiem. Aha, z jaką, okej. Ten jest wynasa. Nie, z Kubą też 1,5 godziny chyba gadałeś. Słucham? Z Kubą chyba też 1,5 godziny gadałeś. Mogło być. Ale wydaje, z Kubą zrobiliśmy wielki, potworny błąd. Tak, ale wszystko przegadaliście dzień wcześniej. Tak. I po prostu, naprawdę, to było tak, kurwa... Ja już wszystko wiedziałem, no. Nie było żadnego zaskoczenia niczego. Ten asasinek wyszedł czy nie wyszedł? Wychodzi za tydzień? Tak? Coś takiego? Zapierdolę, bo muszę to kupić. A też Red Dead Redemption, czeka na to od roku. Znaczy druga część. To wychodzi w listopadzie, jeżeli po raz kolejny nam tego nie przesunęli. I co? No i co, i będę grał. Ja też, ja chcę zwołać wielkie spotkanie. A wy gracie ze sobą? Czy to nie. Jest zbyt skomplikowane? Słuchaj, nie, po prostu jest wielu różnych moich kolegów, bardziej i mniej rapowych, którzy grają w sieci, nigdy z żadnym nic nie zagrają. Nie wiem dlaczego w ogóle. Nie ja też nie mam takiej zajawy, jak gram online, to tylko w Street Fighterach, gdzie wiesz, bardzo z jakimiś ludźmi zależy się. No ja jak coś to w wyścigi grałem, no nie? I te wyścigi. Czyli GTA 5 też nie grałeś? Nie. Próbowałem się tam kminić, ale to też nie jakoś nie wiem czemu. Nie. A tak jest ta fajna gra, wielki świat, jego przechodzę. Ja lubię też z kolegami na przykład grać, nie? Że sobie siedzimy i ktoś przechodzi, coś tam tego tutaj, coś tam ten, nie? To jest fajne. No, no ja z kolegami to grałem na FIFA, na przykład się ustawić. Aha. No nie robię tego, ale natomiast ten. Natomiast czasem się ścigamy, nie? I to lubię. Tylko że. Jaką grę? No wiesz co, teraz na Xboxie da się ścigać w Forze, bo przez bardzo wiele lat w ogóle przestali robić gry, w których można było rywalizować w dwójkę. To było w ogóle jakieś dla mnie no, niepojęte. Teraz ja mam Xboxa i PlayStację i na Xboxie jest ta Forza i można podzielić ekran. I fajnie się ścigać. I naprawdę, wow. Ostatni raz, kiedy się ścigałem na split screenie, to była w Need for Speed'a, którąś część. Kurwa, to było ponad dekadę temu. 100 milionów lat temu. No. Wiem. A nie był spadkiem w Need for Speed'a Carbon? Wcześniej. Aha, co ty gadasz? Tak. Bo chyba Carbon mi się wydaje, że był pierwszym Need for Speed'em, w którym ja w ogóle grałem w gry te, no, ściganie się. To było na Xboxa, tak? Mogło być na Xboxa, bo pierwszą w ogóle PlayStację, którą ja miałem... Ja to mówię, stary, wiesz, 99 rok, nie? No nie. Ja dużo później grałem, no nie? No, okay. Ja miałem taką, no, pamiętam przygodę, że jakiś tam znajomy miał... O PlayStacji 1 to ja chyba w ogóle nic nie widziałem. On miał chyba PlayStację 2. Ja przyszedłem do niego, tak to obejrzałem, mówię, no to jest trochę już ciekawe, ale to jest jeszcze drętwe i słabe. Mam to w dupie. I dopiero sobie kupiłem 360 Xboxa. No tam właśnie to się nazywało Carbon chyba, tak? I mi się wydaje, że to się nazywało Carbon i na tym śmigałem i to było fajne. To ja z kolei grałem w to, ale bez split screena.
na Microsoftu. Ale ja nie wiem, nie pamiętam, czy na split screenie w to grałem. Może, jeżeli była taka możliwość, to na pewno. Jeżeli nie, to nie. Natomiast tak, to była pierwsza gra w ogóle wyścigowa, w tym pierdolałem. Ja teraz czekam na Assassinka i na Cowboy. Ty, ale wiesz co, ostatnio sobie pomyślałem jedną rzecz. A widziałeś Westworld? Nie wiem, co to jest. Na HBO taki serial o tym, że zrobili taki wielki świat, gdzie są takie roboty, które przypominają ludzi do złudzenia. Aha. I ty, jak jesteś bogaczem, to kupujesz sobie wakacje, tam wpadasz i możesz tam robić co chcesz. Albo być miłym farmerem, albo strzelać do ludzi, nie wiem, gwałcić kobiety, bądź ich nie gwałcić, tylko chodzić do burdelu i mieć normalny seks. Natomiast no, wiele opcji tam jest takich, że wiele osób wybiera no, te nagle... Ale to jest tak wirtualne? To jest złe, którego nie możesz tak naprawdę... Tak, tak, ale ja jedną rzecz sobie pomyślałem oglądając ten. On jest bardzo skomplikowany, tam jest bardzo dużo różnych wątków i rzeczy. Polecam, Anthony Hopkins gra, fajny serial. Ale ja sobie pomyślałem, kurwa, czym jest, bo tam jest taki... Na przykład jedna postać, której nie lubisz, on jest taki kurwa zły, przeszedł już tą grę prawie całą, zna kurwa wszystkie plansze, zna każdy jeden pionek, oni jakoś tak śmiesznie mówią na te roboty tych ludzi, a ci kurwa ludzie roboty są generalnie, no cały czas tam rozkmina, że oni właściwie chyba kurwa mają świadomość. I okay. Że ja pierdolę, no po prostu już zrobili kolejne istnienie, a my tam ich gwałcimy i mordujemy. Ja się nagle zacząłem zastanowić, gdzie jest granica, kiedy ja grałem w takie, jak to, Red Dead Redemption. Red, kurwa. Red, jak czerwony. Tak. Dead, jak kurwa. Red Dead. Redemption, to jest chyba odkupienie, tak? Redemption. Takiego. Red Dead Redemption, kurwa. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Redemption. Okej. Okay. No, i ja sobie mówię, kurwa, no to ja gram w te Red Dead Redemption i... Czym się różni od tego największego pojeba z tego filmu Westworld, którego tak nie lubię? Skoro tam wchodzę i mam ochotę po prostu wszystko rozpierdolić. Może tym się różnisz, że jak grasz w Red Dead Redemption, to wiesz, że te osoby kurwa... Nie mają świadomości. Exactly. Ale w tym momencie ta gra pójdzie, bo słuchaj, wyobraź sobie, wiesz, że za 10-20 lat ktoś będzie oglądał tą grę i powie, ja gram w kurwa w Red Dead Redemption kurwa 50. Ja pierdolę, chodźcie, widzieliście do Oldschoola dwójeczkę? Ale kurwa śmieszne było, te wszystkie ludziki tak chodziły, kusią kurwa, no nie? Teraz jest zabawa kurwa, płaczą kurwa, tak jak powinien człowiek płakać, no. Ktoś mnie to ciekawi, jak będą wyglądać gdy za 20 lat, może wszystko przejdzie w VR. Ale widzisz, na dzień dzisiejszy nie spełnił VR, nie no, wiem. Przynajmniej nie jakby z tych ludzi, nie wiem, których ja znam, bo mało na tym dzisiejszym? Gra. Ja mam VR-a i prawie w ogóle w to nie gram. Żygać się chce. A, dosłownie. Okay. Naprawdę musisz się przyzwyczaić przy niektórych grach i różnych scenach, żeby nie zwymiotować. A grałeś na trzeźwo? Tak, tak, normalnie grałem, okay. Tak. Słuchaj, to jest kwestia błędnika, tak? Co? Nie, to nie, ale to prawie wszyscy mają i w którymś momencie jest taki moment, że się przyzwyczajasz. Jak ktoś ma problem, to może się nie przyzwyczaja, się przyzwyczaja, ale jest taki początek, gdzie to trochę wkurwia, no nie? No a niektóre rzeczy są mocne, naprawdę, no nie? I no, dalej to jest takie rysunkowe wszystko, ale na przykład w Resident Evil jest taka scena, że ty sobie siedzisz, no nie, i grasz i podchodzi do ciebie gość i wbija ci taki ten maczetę w brzuch i tak cię podnosi. Ja normalnie wstałem na tym. Nie wiem, czy jest to coś, co chciałbym, czego chciałbym doświadczyć. Ja kiedyś lubiłem oglądać horrory, ale później, jeżeli chodzi o entertainment, to nie lubię się jakoś bać specjalnie. Mogę sobie pograć w Resident Evil, ale kurwa, jakby grać, wiesz, w VR-ze i widzieć, jak ty do mnie podchodzi i mnie zabija, to wątpliwa przyjemność dla mnie, szczerze mówiąc. A widziałeś Fallen, horror z Denzelem Washingtonem? No, przestałem oglądać horrory 15 lat temu, więc ale to jest, to jest stary jakiś. Taki, co ma 15-20 lat. Okej, okay, to chyba nie. Grałem piosenkę tych Rolling Stonesów, Sympathy for the Evil, no, to cały czas. I to jest o diable Azazelu, który się przenosi za pomocą dotyku, no nie? Okay. Zajebisty film, uwielbiam ten film. Niektórzy ludzie, jak ja im mówię o tym, to oni mówią, to nie jest horror. Mówię, stary, to jest właśnie kurwa idealny horror. W sumie kurwa jakieś
latające szympansy, które kurde odgryzają głowy czy coś kurde. One są głupie, a tam mamy do czynienia z złem, ze złem, które jest inteligentne. Tak. Które jest inteligentne. Tak. Takie zło mnie przeraża dużo bardziej niż jakieś, nie wiem, ptaki, hiczkoka czy coś. Lubisz się bać? Lubię się bać, gdy czuję, że nic mi nie zagraża. Okej, okay, no to no. Tak, no, ma to kurwa sens. No. No to, jak siedzę i oglądam taki film, tak się trochę boję, to lubię, ale wiem, że i tak. Lubię być głodny, jak mam pełną lodówkę. Tak, to jest luz. Tak. I lubię nie ćpać, jak mam pełną lodówkę dragów. Żartowałem, nie lubię. Żartowałem, jak ona mi porzuca. Ktoś do ciebie dzwoni, tato. Naprawdę? I przerwane. No pisze tata, chyba że to ten hinduski potentat stali. Nie. Przerwane już jest? Nie, nie, nagrywa się nadal. Nagrywa się, mimo że on dzwoni? Już przestał dzwonić, a ta się nagrywa nadal. Naprawdę? Jak to jest możliwe? Kurwa, technologia, człowiek. Dobra, myśmy pogadali bardzo dużo o rapie, czego nigdy nie robię z raperami, ale to jest wyjątkowy raper, bo ja uważam, chciałem wam powiedzieć, że Fajrem jest dalej jednym z lepszych raperów na scenie. Kurwa, nie lubię w Polsce. Kurwa, to jest jeden z lepszych raperów. Ale no teraz oczywiście jego kariera no, powoli już dobiega końca. No kurwa, chłop, jak wiadomo, jak przechodzimy na ten czas tam, rodziny i tego, to ten moment, który rap się raczej kończy. Także no, nie spodziewałbym się niczego wyjątkowego po następnej płycie. Oczywiście kupcie ją i was gorąco do tego zachęcam. Ja sam kupię sobie dwie kopie, jedną na półkę do domu, drugą do słuchania i niszczenia w samochodzie. Natomiast to prawdopodobnie nawet nie zniszczę jej za mocno. Przesłucham raz i odłożę na bok. No, co tam może być takiego fajnego? Tak jak każdą moją płytę. Nie. Ale okej, skoro już poruszyłeś ten temat, tak, początek 2019, możecie sprawdzić płytę człowieka, który jest szczęśliwy i dobrze rapuje. A będzie to na MySpace'ie? MySpace! Yeah! Kiedyś kurwa byłem królem MySpace'a, ale to już jest jakby kurwa, w ogóle nic z tego nie słyszałem. W końcu będzie miał płytę jak Eldo, człowiek, który ukradł alfabet, to będzie miał człowiek, który jest szczęśliwy. Kurwa, ale beznadziejny tytuł, jeden człowiek, drugi. Człowiek, który okradł alfabet. Fałenem, Vini, Amigos z tyłu i pies, który rucha wszystko, co się rusza. Właśnie się mało rucha. O nie, rucha się. Wszystko, co jest miłe i pluszowe. I to jest tyle. Człowiek. Chcecie posłuchać dobrego rapu, to wiadomo. Ja. Człowiek, tak. Troska ci psa. Cześć. Peace out.